dialogi w katedrze, w samym centrum naszej ojczyzny, w miejscu, w którym każdy biskup naucza i mówi o wierze, gromadzą nas już po raz piąty w roku wiary. Możemy powiedzieć, że to dzisiejsze majowe spotkanie wpisuje się w tajemnicę tych naszych spotkań z Panem Bogiem przez pośrednictwo Maryi, która jest królową rodzin i która prowadzi nas do Jezusa, kiedy my wyśpiewujemy piękną modlitwę wezwaniami litanii loretańskiej. Nasze dzisiejsze spotkanie, którego tematem są słowa wiara i rodzina, rozpoczął pięknym śpiewem chór dziecięcy, mały chór wielkich serc. Temu chórowi przewodzi ojciec Piotr Kleszcz, franciszkanin. Bardzo się cieszę, że mały chór wielkich serc, można powiedzieć, jest naszym łódzkim chórem. Już od 16 lat koncertuje nie tylko w naszym mieście i w naszej ojczyźnie, ale także poza jej granicami. Dodam w tym miejscu, że wielu rodziców tych dzieci, które śpiewają w tym chórze, należy do wspólnot domowego kościoła Ruchu Światło Życie, do wspólnot neokatechumenalnych i do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Nasze spotkanie dzisiaj wpisuje się także w miesiąc maj, kiedy jako Kościół łódzki przeżywamy łódzkie dni rodziny. W ostatnią niedzielę maja udamy się w pielgrzymce rodzin do sanktuarium świętego Maksymiliana w Pabianicach i tego samego dnia weźmiemy udział w marszu dla życia i rodziny ulicami naszego miasta. Kiedy pytam ludzi młodych, co jest dla nich najważniejsze, oni bez zastanowienia odpowiadają, że dom i szczęśliwa rodzina to są wartości, które oni, ludzie młodzi, sobie cenią najbardziej. Niech doświadczenie wiary, która przecież rodzi się ze słowa, z postawy dialogu, z postawy wzajemnego zaufania, niech ona kształtuje nasze rodziny, aby zawsze były silne obecnością Pana Boga. Zapraszam księdza arcybiskupa.